Chcieliśmy tutaj przyjechać, spotkać się z mieszkańcami, bo droga oczywiście jeszcze wymaga tutaj pomalowania linii, znaków, ale też duża przebudowa pod względem technologicznym, bo przede wszystkim bardzo duże korytowanie, nowa podbudowa cała i nowa nawierzchnia asfaltowa. Jesteśmy tutaj na drodze 487 już od 4 lat. Co roku coś tutaj dokładamy. Robiliśmy te inwestycje na 10 różnych odcinkach, łącznie na prawie 23 miliony złotych, więc tak naprawdę ta polityka jak gdyby kontynuacji remontowania dróg cały czas nam się sprawdza. Bez względu na to, na jakiej jesteśmy drodze wojewódzkiej, to wychodzi nam teraz z takich symulacji wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, że jak już wchodzimy na daną drogę wojewódzką, to jesteśmy na niej i cały czas coś remontujemy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że po zrobieniu Różkowic, które wyglądają pięknie teraz, jeżeli chodzi o chodnik, o zjazdy, to teraz przed nami Zdziechowice i na pewno zaczniemy od dokumentacji, zlecimy zrobienie dokumentacji i wspólnie z panem burmistrzem będziemy się przygotować do realizacji. Także mieliśmy dzisiaj tutaj w Łuszycach gości ze Zdziechowic z prośbą o to, żebyśmy u nich zrobili też tą drogę i na pewno zrobimy. Cieszę się, że chociaż ta droga, ten kawałek jest zrobiony, bo ja tyle lat jeździłam tu do pracy i naprawdę ciężko było rowerem, czy nawet skuterem, czy samochodem minąć się, jeżeli brakowało co najmniej metr drogi z każdej strony. No, mam nadzieję, że jak najszybciej droga będzie zrobiona przez Zdziechowice aż do Gorzowa, więc będzie można jechać bez poważnych utrudnień. Bardzo dużo żeśmy oczekiwali na tą drogę, ale w końcu się udało i myślimy, że w następnych kolejnościach będziemy dalej postępować, będą następne remonty dróg. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej drogi. Była to priorytet, taka droga, droga była bardzo zniszczona. Cieszymy się, że znalazły się pieniążki, że udało się ją wyremontować właśnie już pod koniec roku tego roku 2022. Jeśli chodzi o gminę Gorzów Śląski, no w ostatnich latach infrastruktura właśnie ta drogowa się tutaj poprawia, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, droga 487. W tym roku została tutaj wybudowana właśnie ta droga i jeszcze dodatkowy odcinek został też w Skońsku zrobionej nakładki drogowej. Jeśli chodzi o marzenia, no to na pewno dalsze remonty dróg tutaj wojewódzkich. Myślę, że w najbliższych latach uda się już tą drogę całkowicie połączyć, że będziemy mieć nową nawierzchnię. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna z panem marszałkiem, z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich. No i będziemy realizować na bieżąco te inwestycje właśnie na terenie naszej gminy. Droga jest bardzo ważna. Jeszcze do niedawna była bardzo zniszczona, jednak już od kilku lat województwo systematycznie remontuje tą drogę. Pierwsze remonty były z drugiej strony wsi. Dzisiaj już doszliśmy do momentu, że z Łuszyc w kierunku Gorzowa droga jest wyremontowana. Ten odcinek też jest bardzo ważny. Tak jak widać za mną znak, tędy chodzą też dzieci do szkoły. Tutaj niedaleko jest szkoła, dlatego ten odcinek z pewnością poprawi bezpieczeństwo w tym terenie. Yeah.